Cześć, w dzisiejszym filmie opowiem, z czego mogą wynikać problemy z koncentracją. Zapraszam do oglądania. Przede wszystkim problemy z koncentracją mogą wynikać z przemęczenia. Jeśli nie dosypiamy, za dużo pracujemy, nie dbamy o odpoczynek, nie dbamy o czas bez pracy, no to właśnie może pojawić się przemęczenie. Dodatkowo, jak nie dbamy o dietę, jemy produkty wysoko przetworzone, a nie odżywcze, mało się ruszamy, no to tym bardziej może potęgować problemy z koncentracją. I jeśli zadbamy o to, żeby to przemęczenie zniwelować, a mimo to problemy z koncentracją się utrzymują, no to warto poszukać gdzieś dalej, z czego te problemy mogą wynikać. I powiem tutaj o kilku, na pewno nie o wszystkich, no ale to są takie kwestie, na które na pewno warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, funkcjonowanie tarczycy. I tutaj zarówno niedoczynność, jak i nadczynność tarczycy może przyczyniać się do problemów z koncentracją. W niedoczynności tarczycy mamy takie ogólne spowolnienie, również spowolnienie procesów myślowych, no i to się jakby przekłada na te problemy z koncentracją. A z drugiej strony w nadczynności mamy takie, nazwijmy to, przyspieszenie, gonitwę myśli i to też utrudnia jakby skupienie się i koncentrację nad jakąś sprawą. Druga rzecz, taka od strony hormonów, to są wahania glukozy i insuliny w ciągu dnia. Mogą one oczywiście wynikać z samej diety, czy generalnie z różnych zaburzeń gospodarki węglowodanowej, chociażby insulinooporności. I tak naprawdę im szybsze są wzrosty i spadki, zarówno glukozy, jak i insuliny, czyli takie duże wahania, tym jakby łatwiej dochodzi do takiego uczucia senności, no i to jakby bardzo utrudnia koncentrację. Inna ważna rzecz to jelita. Stan jelit bardzo mocno wpływa na procesy zarówno emocjonalne, jak i umysłowe. I tutaj na przykład dysbioza jelitowa no, ma negatywny wpływ na te procesy myślowe, poznawcze i właśnie może się przyczyniać do problemów z koncentracją. Ta dysbioza może wynikać z różnych rzeczy. Po pierwsze z niedoboru bakterii pożytecznych, ale też na przykład nadmiaru bakterii patogennych, czy obecności pasożytów, czy na przykład przyrostu kandydy. I jeżeli ta dysbioza występuje, to z kolei dalej ona powoduje problemy z wchłanianiem i prowadzi do różnego rodzaju niedoborów. Jeżeli chodzi o konkretne takie niedobory mineralno-witaminowe, to tutaj szczególnie na koncentrację czy do problemów z koncentracją przyczyniają się niedobory magnezu, potasu, cynku czy witamin z grupy B, więc na te witaminy i minerały warto zwrócić uwagę. Ale też z drugiej strony te różne niedobory mogą potęgować stan zapalny, który się toczy w organizmie, no i to też może potęgować problemy z koncentracją. Tak naprawdę każdy stan zapalny może przyczyniać się do powstania tych problemów z koncentracją albo do ich potęgowania. I tutaj teraz tak, przyczyna stanu zapalnego może być jedna, a może ich być kilka. I jeżeli takie proste rzeczy nie działają, jeżeli diagnostyka tarczycy też nic nie daje, czy diagnostyka gospodarki węglowodanowej też nam nic nie pokazuje, no to warto poszukać gdzieś dalej, gdzieś głębiej, no chociażby w jelitach, w różnych jeszcze innych takich zawiłościach, chociażby obciążenie metalami ciężkimi ma tutaj znaczenie, ale więcej o tym wszystkim mówiła Iwona w webinarze na temat mgły mózgowej. Tam jest bardzo dużo informacji na temat tego, co właśnie te problemy z koncentracją może powodować i też tego, jak sobie z tym radzić, więc zachęcam Was, żebyście sobie tam zajrzeli i obejrzeli. Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. W komentarzu napiszcie, jakie macie sposoby na poprawę koncentracji wtedy, kiedy Wam trochę szwankuje. I oczywiście zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie.